I dobra. Mamy Warriora. Czyli to jest pani. Okej, i teraz będziemy robić to w ten sposób. Spróbujemy. Ja jadę. Brixo, jaką kartę mam wybrać? Murloc Tide Color, Secret Keeper, Mind Control Tag. Ja teraz będę czekał, aż mi ktoś napisze. Murloca? Okej. Tak, jaka karta? Ogur Magi, nowy Sinjinir, Silverback, Patriarch. Silverback, Patriarch. Naprawdę, będzie wyjątkowo udana. Wyjątkowo udana arenka. Leksiwo. Fiery Warax, Priestess of Eldun, Bloodfen Raptor. Tego za 6. Wow, naprawdę, zero szans mi dajecie, tak? Lucky Owls, Shatter Sun Cleric, Cobalt Geomancer, Evenwing Farseer. Ja nie wiem, czy wy chcecie po prostu, żeby ta arena 5 minut trwała, żebym sobie poszedł? Bolok, Oasis, Snapjaw, Inner Rage, Warsong Commander. Jak widzicie na górze, czat się pokazuje. Nie wiem, czy on jest dobrze na streamie widoczny, może za małe są literki, ale naprawdę, no jest niestety opóźnienie. Okej, Inner Rage. Niestety jest opóźnienie i nic na to nie poradzę. Kampania 15. Nightblade, nowy Sinjinir, Arati, Weaponsmith. To za 4 many. Okej, Crescent Pearl. Death's Bite, Loot Hoarder, Venture Commercenary. Death's Bite. Wow, 30 sekund opóźnienia. Carry Harder Than You, Undertaker, Dread Corsair, Silver Hand Knight. Undertaker. Physical. South Sea Deckhand, Heroic Strike, Zombie Chow. Zombie Chow. Cho za Zombie Chow. What? Physical. Jeszcze raz. Cold Light Seer, The Rubion Egg, Crazed Alchemist. Hahaha, Murloc. Yossi, Ironforge Rifleman, Arcanite Reaper, Heroic Strike. Crescent Pearl, to samo. Oasis Snapjaw, Reckless Rocketeer, Arcanite Reaper. Arcanite Reaper it is. Okay. Forever Evil, Argent Squire, Booty Bay Bodyguard, Frost Elemental. Frost Elemental. Co robi? Zack, Bluegill Warrior, Raging Worgen, Wind Fury Harpy. Lucky Owl, Dzik, Death's Bite, Battle Rage. Dzik OP. Dzik OP, no ja się zgadzam, że Dzik jest OP. Nermul, 1, 2, 3. Naprawdę? Nienawidzę was! Lucky Owls. Rzeczywiście jesteś lucky. Ancient Watcher, Light Warden, Mana Wraith. Ancient. Naprawdę? I co ja mam z tą kartą zrobić? Nic. Forever Evil. Raging Worgen, Inner Rage, Sylvan Moon Guardian. Yevin? Nie jestem pewien, czy dobrze wymawiam. Raging Worgen, Inner Rage, Sylvan Moon Guardian. Ewentualnie 1, 2, 3. Raging Worgen. Jak się nie wyrysuje teraz Warlord, to ja nie wiem. Warlord, Ironforge Grizzly, Ironforge Rifleman i Fan Creeper. She. Carry Harder Than You. To samo pytanie. Abomination, Plugastwo, Armor Smith, Mortal Strike. Crescent Pearl, Azur Drake, Ravenholt Assassin, Sunfury Protector. Azur Drake. Yevin, znowu. Jak źle wymawiam, to napisz na czacie.
Cool Taskmaster, Elven Ring, Forseer, Bloodfen Raptor. Jeden. Warlord. In a rage, heroic strike, spectral knight. Raz, dwa, trzy. O, kurczę. Cage list. Niemiłosierne opóźnienie. Dobra, Forever Evil wybrał jedynkę. Ja uszanuję ten wybór. Tobie Warlord dam następny wybór. Czyli Warlord. Battle Rage, Charge, Jungle Panther. 3. Crescent.pl, znowu. 1, 2, 3. Injured Blade Master, Crazed Alchemist, Fruiting Berserker. No ja bym wziął Fruiting Berserkera. 3. Okej. Kampania 15. Cold Master, Stone Skin, Gargoyle, Frost Wolf, Grunt. 1, 2 czy 3. Ja bym wziął 1. 1. Yevin po raz trzeci? Argent Squire, Voodoo Doctor, Fan Creeper. 1, 2, 3. Ujkę wiesz. Kanguro. Charge, No Mission Venter, Shield Block. Charge niech będzie. Wow, naprawdę. Ten Legion, Tenth Legion. Ten Legion? A, 10 Legion. Silverhand Knight, Goldshire Footman, Chain of Rage. 1, 2, 3. Powiem drogo, wczoraj obejrzałem pilot i drugi odcinek takiego serialu nazywa się Legends. The Legends? O shit, nie widzę przez cyferki, kto follow mi dał. Rixo24, dzięki za follow. Jeden. Ostatnia karta, Yossi. Fruiting Berserker, Defender of Argos, Armor Smith. 1, 2, 3. Niech będzie 2. Hetman 96, nie wiem od kiedy mam tylu widzów, a ilu mam? 29. No, od jakiegoś czasu sporo ludzi do mnie przychodzi, miłe rzeczy mówi. Także, no nie wiem. Nie wiem, tygodnia. Okej. Ja nie wiem, co ja mam odrzucać z tej talii, bo tam cokolwiek mi nie przyjdzie, to będzie do dupy, więc będę starał się po prostu poprawną krzywą na ręce mieć, na ręku. Żeby cokolwiek grać. A co dalej zobaczymy. Aha, Hetman 96, a to jest istotne, tak? 96, jak mi zapomniałem, byłem tylko. Fresh meat. What now? Jejku, dzięki za follow. Nie wiem komu dziękuję. Yevin, dzięki za follow. Fuck. Tak beznadziejne karty, że nie wiem, nie mam pojęcia co z nimi zrobić. No dobra. Chyba tak. Oh my god. Przegrasz budzika nie użyłeś. Oh my god. To nie będzie tak źle. No, for fuck's sake. Oh my god. Oh, Jesus Christ, ludzie, co wyście zrobili?
nie mam pytań. Oh my god! Ale jak widzicie, praktycznie z większości sytuacji jest jakieś wyjście. Oh my god! Oh my fucking god. Shit. Oh my god. Oh, for fuck's sake. Ja nie mogę na to patrzeć, bo ja już przegrałem. Oh, I wonder. Fuck. Nic nie, ja tu już nic nie zrobię, już pograłem. Oh my god. Graj nie patrząc. Shit. No ale, no come on, no to czemu? Jak ja tą grę wygram, to naprawdę, to Hearthstone jest zupełnie nieskillową grą, bo to niemożliwe. Nie da. O, i to jest idealny przykład na pokazanie wam, dlaczego ta szóstka jest dobra, a wręcz bardzo dobra na arenie, a ta jest beznadziejna. Dlatego, że ta szóstka zabije tą szóstkę bez problemu. Co ja mam zrobić? Oh my god. Jeszcze żebym... Good stuff. Oh shit. Oh shit. Może go wywali lub pójdzie AFK. Nie, takie rzeczy to się nie zdarzają. What the fuck? Wiesz, jak to będzie Kostek pracował? Na razie się zatrudnię gdzieś w jakimś pewnie markecie albo coś fizycznie, żeby zapieprzać, a później do jakiejś firmy IT będę się starał dostać. Zobaczymy, jak to się uda. No, może wygram.
last wolf stand ready. Chyba już nic nie zrobię. I will crush you. Jedyną szansą, jaką widzę na wygranie przeze mnie tej gry, to jest, że on się tam ze śmiechu, coś mu się stanie, jakieś przepukliny się nabawi albo coś, się podda przez przypadek, albo nie wiem, wtyczkę od komputera, wpadając z krzesła do śmiechu, pociągnie, albo coś takiego, innych opcji nie ma. Power World Shield, zajebiście. The light shall burn. I will crush you. Shit. Ciema, Miluś. No, jest 0-1. Twarz przywalić największemu jego stronnikowi, żeby chociaż zginąć honorowo. Shit. Nie jest taka zła ręka. Coś może ugram. What? Muszę to wygrać. Nie ma bata. Jak typ Rockbiter Weapon rzuca mi w pierwszej turze na twarz, to ja muszę to wygrać. Nawet taką talią, nie mam bata, trzeba się skupić. Dobra, co my to robimy? Co my to robimy? Worgen. Zombie Chow. Wydaje mi się, że grając z przeciwnikiem tej klasy niczego nie możemy być pewni. Zombie Chow jest najbezpieczniejszym zagraniem, ale może... Może YOLO? Czy nie chcę... Morda. Nie będę używał monety. Nie będę używał monety. Teraz bez kitu mam szansę. Chyba, że on się pomylił albo coś mi się powaliło. Nie wiem, zobaczymy. Nie ma wyniku areny, bo ktoś się nie bał i nie wpisał. O. To takie drobne rzeczy są, to wszystko automatycznie się nie robi, to muszę sam wpisać. Chyba nie ma takiej osoby, kto żeby wpisywał wynik z automatu. Nie wiem, czy to było dobre zagranie, chyba tak. Zresztą mogłem z drugiej strony zagrać Cruel Taskmastera na Zombie Chow. Chyba trzeba było zrobić. Kostek, podasz swoje IP? Co? Po co?
wonder. No nic, jest szansa, żeby wygrać tą genialną talię, którą żeście mi prezentowali jedną grę, ale nie wiem, reszta jego kart nie jest jakaś zła. Zobaczymy, co jeszcze z tymi kartami zrobi. Interesting. Ej, burza mnie zaboli, to strasznie mnie zaboli, ale... Ja nie wiem, co on sobie wyobraża, że on tym chronikiem swoim zrobi. Jest dzik, jest impreza. No, zobaczymy, co ten dzik zrobi. Interesującego. O! Dzień dziecka się skończył. Nie, na razie na łapie. Wow, zajebiście. No to pograłem. No to pograłem. Może jednak trzeba było zagrać coś z tego. No, pewnie trzeba było. Nie ma olej bolo. Nie wiem, czego wy się spodziewaliście po takich kartach, ale... Po takiej grze z takimi kartami, ale to... Nie da się nic zrobić. Nawet z takim nubkiem. I wonder. No. What to do? There is little time. Wow.
Idzi. To nic nie da zrobić. Truth is my shield. Ja nie wiem, czego wy się, moi mili, spodziewaliście. No, takie karty mi wybraliście, że z tych kart się nie da nic zrobić. No co? A ta talia miała dużo świetnych kart. Znaczy, dużo dobrych kart miałem do wyboru. Także... Dużo dobrych kart było, dużo broni. Także można było spokojnie tamtą talię zrobić tak, żeby te 5 gier ugrać. Daje mi się. Okej, taki plus. Nie. Cokolwiek. Pakietu Antonidasa. No ładnie, Antonidas jest całkiem okej legendą. Ale obecnie wydaje mi się, że raczej mało używaną. Chociaż teraz dużo
rankingach jest tych magów z sekretami. Także no. Można coś z tą legendą pokombinować. Jak najbardziej. Kostek w ofensywie. W ofensywie jestem też. It's on. Okej. I? Coś tam jeszcze macha. Nic. Dobra. Zobaczmy, czy ma assassinate. Jak nie ma, to mam sporą szansę coś tutaj zrobić. Ewentualnie jak ma, nie wiem, broń lepszą, deadly poison, plus wypatroszenie, to... No chociaż w twarz dostanie kilka razy. Uff, dobra, to teraz by się przydał ten, taunt mój. Silverback Patriarch. Przydałby się. Dobra karta by była. Arati Weaponsmith, okej, Try this. Nie wiem, czy to jest moja wygrana gra? Come on! Słuchajcie, ja jestem takiego zdania, że Hearthstone jest dość skomplikowaną grą, jeżeli patrzy się na nią z perspektywy mało doświadczonego gracza. Dlatego, że jest bardzo dużo informacji do przyswojenia i ja chyba rozumiem, dlaczego mnie pytacie, czy warto tą legendę zatrzymać, czy warto ją spalić, czy coś innego z nią zrobić i tak dalej, czy ona jest dobra, albo jaka jest najlepsza legenda, tego typu pytania, bo one po prostu odpowiedzi na takie pytania, wydaje się, mogą dać po prostu jakiś kierunek, w którym ktoś może po prostu, nie wiem, jakieś lepsze decyzje podjąć. O co mi ogólnie chodzi? Nie ma najlepszej legendy, nie ma najlepszej postaci i nie ma najlepszej talii. I niestety to tak zostanie. I jak już to macie ustalone, to później jest bardzo łatwo po prostu stwierdzić, okej, okay, ja gram tylko wojownikiem i rogiem, tak? No to jak dostanę Antonidasa legendę, to pomimo tego, że to jest jakaś tam średnia bądź dobra średnia legenda, to ja sobie ją spalę, bo potrzebuję do mojego Control Warriora Ragnarosa. No i macie wtedy łatwy cel, wiecie co robić. Nie wiem, ja bym to tak zrobił. Ja na początku, tak jak część z was robiłem, czyli rzucałem się i crafciłem to, crafciłem tamto, bo tu chciałem to mieć, a tu chciałem tamto mieć i tak dalej i nic dobrego z tego nie wyszło. You bitch. What now? Tu jestem na straconej pozycji zupełnie, bo...
Bo tak ono. Jeszcze Kostek zrobi 12-2. Wynik poprawia. No, ja chciałem zrobić to takie filmy właśnie z tymi poradnikami dla początkujących i tak dalej, ale chciałem, żeby one były sensowne, a nie, że nie wiem, włączę kamerkę i będę napierdalał potok słów i tego po prostu nikt nie ogarnie tak naprawdę, no bo jak? Jak ma to ogarnąć? No i tam właśnie zawarł takie informacje, aczkolwiek wydaje mi się, że i tak, pomimo tego, ludzie by dalej zadawali te same pytania typu jaka jest najlepsza legenda, jaką legendę zrobić i tak dalej, bo tak jak już wcześniej mówiłem, to wszystko się sprowadza tak naprawdę do subiektywnych opinii, subiektywnych chęci, jakichś celów, które dana osoba ma w Hearthstone. Nie każdy lubi grać Priestem, więc legenda Priesta może być mu do niczego niepotrzebna. Ktoś inny stwierdzi, że okej, ale ja chcę zbierać wszystkie legendy i nie będę rozwalał żadnych legend, będę sobie spokojnie zbierał. Ktoś inny powie, okej, dostałem legendę, której nie potrzebuję zupełnie, a mam legendę, którą chciałbym skraftić, którą potrzebuję, no i to wygląda. I no, no. My shield for Argus. Kostek to miało być 9-3. Kto powiedział, że będzie 9-3? Ja mówiłem, że może jedną grę ugram. Nie wiem, co ja mam z tą kartą zrobić. Zupełnie nic z tą kartą nie zrobię. Zużyteczna jest, niestety. Na razie ja muszę swoje problemy osobiste rozwiązać. Jak to zrobię i w pełni się zaangażuję w streamowanie i tak dalej, to wydaje mi się, żeby było super. W sensie na pewno więcej kontentu by było, więcej wszystkiego, byłoby to lepsze i tak dalej, ale do tej pory się nie uporałem z pewnymi kwestiami. No to tutaj głównie chodzi o pracę, bo gdybym ja miał kasę jakąś, jakiegokolwiek źródła, no to bym spokojnie siedział i sobie robiłbym swoje, a tak to wiecie, na igłach siedzę tak naprawdę i śpię. Bo co? Bo niedobrze jutro mogę nie mieć na szamę, no i co? I pa. Mogę Argusem skombić. A no tak, mam Argusa. Mam Argusa. Okej. Tak to i moja super kapłanka, co ci trzecią grę na rękę siedzi. Co on robi? Cicho, wykopało go, będzie 2-2. Będzie 2-2! Siema, Rive. Już co to wygra? Nie. I am the blade of the gods. Wygram! Będzie 2-2! Będzie 2-2! Będzie 2-2!
Najgorsze by było to i trochę żałosne, jak on by nagle, bo ta mama go zawołała, żeby zupę przyjadł. I on tu wróci, będzie miał 10 życia i mnie jakimś cudem rozwali. To by była tragedia. Przyszedł. Przyszedł, wykrakałem. Nie! Fuck! Oh my god, to... Into the breach! Ej, skończył się dzień dziecka. Fuck. Cicho, może zaraz matka znowu przyjdzie i powiem, żeby szedł spać, bo jutro do szkoły musi iść. Oh my god! Jak to możliwe, że akurat na taką kartę rzucił? Ta gra mnie nienawidzi. Ta gra mnie nienawidzi. Gra mnie nienawidzi. Fuck. The breach! To co ja to co? Nie gram tego, bo jeszcze ma jakiś Shadow Madness albo coś. Holy Fire poleci pewnie. Ach. Nie no, takimi kartami, które ja posiadam w talii, to nie da się wiele gier ugrać. Ta jedna, którą grałem, to i tak fart był. Oh my god! Znowu 6, a ja mam 5. Tragedia. Tragedia. Tak chyba wyglądała moja pierwsza w życiu arena w Hearthstone. Tylko, że wtedy jeszcze bezmyślne decyzje podejmowałem. A teraz podejmuję średnio bezmyślne.
Nóż Roberta. Super duper silny nóż Roberta. Legenda mówi, ten kto posiada nóż ma władzę nad stary nóż Roberta skradziony przez gnoma. Lol. Ja nie wiem. Ja nawet nie wiem po co ja dalej ciągnę tą grę. Naprawdę, to się nie da nic zrobić. Nic, zupełnie nie da się nic zrobić. I must consider. Wakami 3, siemano. O wow, co ja mogę teraz zrobić? Co ja mam? Nie mam execute'a. Nie mam tontów. Mam jeden inner rage, którym jeśli się uda w magiczny sposób, to potencjalnie zabiję przy drugim strzale tą bronią to. Nie wiem, tu się nie da nic zrobić. Kamicznie nie grałem i nie gram w WoWa. Nie planuję grać w WoWa. Zmarnowałem mnóstwo swojego czasu na MMO gry, ale WoW nie był jedną z nich. Grałem bardzo dużo w Lineage 2, Lineage. Nie wiem jak. Czy to Lineage? Grałem w Warhammera Online. I inne takie. Dobra. Też stylowo zginę? Dupa, nie zginę stylowo. Co mogę zrobić, żeby zginąć stylowo? Kurna, nawet z honorem nie mogę odejść z tej gry, no trudno. Nawet stylowo mi pozwalają umrzeć. Honorowo. Coś tam słyszałem o Arcade. Generalnie gry MMO mnie nie interesują. Nie interesują mnie zupełnie gry MMO. Tak jak mówię, grałem w momencie, kiedy w World of Warcraft wychodził, grałem w Lineage. I w World of Warcraft nie widziałem żadnych innowacyjnych rzeczy, które by mnie potencjalnie interesowały. WoW się rozwijał, ja dalej grałem w Lineage. Później sobie dałem spokój z MMO i zacząłem grać w FPS-y znowu. Także... elegancko, 1-3. Taką syfną talią jedną grę ugrałem. Jak będzie trochę złota, to się nie obrażę. Pewnie nie będzie. Takie życie. Dobrze, nie mam tego.